Mieszkałem w niewielkim i nudnym miasteczku w stanie Nebraska. Przez 18 lat mieszkania tam wydarzyły się tylko dwie ciekawe rzeczy. Pierwszą z nich były moje narodziny. Tak, wiem, bardzo śmieszne. Drugą i prawdopodobnie najgorszą rzeczą, która przytrafiła się naszemu miasteczku, był pożar garażu Kevina Mayera, który sam wzniecił. Mimo wszystko, to co zrobił Kevin, zapobiegło najgorszej rzeczy, jaka mogła się wydarzyć. To wszystko może brzmieć dla was bardzo tajemniczo, a nawet głupio, jednak zaraz wszystko stanie się dla was jasne. Była sobota, a ja byłem na pierwszym roku w lokalnym liceum. Często z przyjaciółmi wychodziliśmy wieczorami na rowery. Tego wieczoru jechaliśmy spokojnie drogą, kiedy nagle minął nas kolega z naszej nowej klasy. Zatrzymaliśmy się, aby się z nim przywitać, jednak ten, gdy tylko złapał oddech, powiedział: "Dawajcie chłopaki, garaż Mayera płonie, musimy to zobaczyć." Nie zastanawiając się długo, wsiedliśmy z powrotem na rowery i pojechaliśmy zobaczyć to na własne oczy. Gdy dojechaliśmy na miejsce, ujrzeliśmy ogromny pożar rodzinnego garażu Mayersów. Zbliżyliśmy się, żeby zobaczyć wszystko z bliska, ale policja i straż pożarna kazała nam się cofnąć. Trochę nas tym wkurzyli, bo przecież staliśmy w bezpiecznej odległości, jednak zrobiliśmy tak jak kazali. Nagle z wnętrza garażu zaczęły dochodzić dźwięki wybuchów, a strażacy, którzy próbowali ugasić pożar i stali zbyt blisko, zaczęli uciekać. Nie miałem pojęcia, co powodowało wybuchy, jednak widząc przerażonych policjantów i rannych strażaków, sam zacząłem się bać. Byliśmy świadomi, że przez wybuchy mogą w nas polecieć jakieś odłamki, więc zgodnie zdecydowaliśmy się wrócić do domów i opowiedzieć o wszystkim naszym rodzicom. Następnego dnia w szkole wszystkie dzieciaki rozmawiały tylko o jednym. Kevin Mayer nie pojawił się w szkole i zaczęły krążyć plotki. Ktoś podobno widział, jak wsadzają go do karetki. Inni mówili, że był tak spalony, że nie dało się rozpoznać jego ciała. Jeszcze inni mówili, że widzieli całą rodzinę Mayersów z bagażami, przeprowadzających się do domu swoich krewnych. Ta ostatnia plotka wydawała mi się najbardziej realna. W końcu, gdyby ktoś umarł, to na pewno każdy by już o tym wiedział w naszym niewielkim miasteczku. Następnego ranka w wiadomościach potwierdzili, że w spalonym garażu strażacy znaleźli kompletnie spalone ciało. Członkowie rodziny Mayersów faktycznie zatrzymali się u swoich krewnych. Poprosili jednak reporterów o spokój, nie chcąc wypowiadać się na temat tej tragedii, wiedząc, że ich dom zaraz otoczy stado głodnych informacji mediów. Wiedzieliśmy w takim razie, że w pożarze ktoś zginął, jednak nie wiedzieliśmy kto. W ich domu mieszkały trzy pokolenia, a Kevin był jednym z czwórki dzieci. W szkole pojawiało się coraz więcej plotek, aż pewnego dnia dyrektor szkoły wezwał wszystkich uczniów na salę gimnastyczną. Pamiętam, że dosłownie wszyscy uczniowie chętnie wtedy przyszli. Dyrektor stanął przed nami, za nim stał szeryf, a na ich twarzach była widoczna ogromna powaga. Gdy wszyscy się już zebrali, dyrektor powiedział, że szeryf ma nam do przekazania coś bardzo ważnego. Ten zrobił dwa kroki w przód i zdjął kapelusz. Na całej sali panowała kompletna cisza i założę się, że nawet upadek pineski na podłogę byłby przez wszystkich słyszany. Wiedzieliśmy, że przemówienie będzie dotyczyło tragedii Mayersów, jednak nigdy by mi nawet nie przyszło do głowy to, co usłyszałem. To miało miejsce 20 lat temu i przyznaję, że nie pamiętam dokładnie każdego słowa wypowiedzianego przez szeryfa, jednak było to jakoś tak. Na pewno słyszeliście o tragedii, która wydarzyła się w naszym miasteczku parę dni temu. Na pewno słyszeliście też, że w spalonym garażu znaleziono ciało. Cóż, należało ono do waszego kolegi, Kevina. Szeryf zrobił przerwę w wypowiedzi i wziął głęboki oddech, zanim kontynuował. Wciąż próbujemy ustalić przyczynę pożaru, dlatego proszę, by każdy, kto coś wie w tej sprawie, podzielił się z nami tą wiedzą. Nie musicie robić tego teraz. Jeśli zależy wam na dyskrecji, możecie zrobić to w gabinecie dyrektora lub przyjść do mojego biura na posterunku. Proszę was, jeśli macie jakieś informacje o Kevinie lub zauważyliście ostatnio coś nietypowego w jego zachowaniu albo o czymś z wami rozmawiał, dajcie nam znać. Wtedy uświadomiłem sobie, że to jakaś grubsza sprawa, a pożar nie był tak oczywisty, jak mogłoby się wydawać.
Szeryf z pewnością coś przed nami ukrywał i nie powiedział o wszystkim, co już udało im się ustalić. Na twarzach uczniów widać było konsternację i przerażenie. Wszyscy byliśmy smutni z powodu straty jednego z kolegów, jednak to, czego dowiedzieliśmy się potem, z pewnością prędzej wywołałoby u większości osób gniew, aniżeli smutek. 2 dni później cała prawda wyszła na jaw. Początkowo nasi rodzice chcieli nas przed tym chronić, dlatego zorganizowali spotkanie. Pamiętam to dokładnie, bo rodzice kazali mi odrabiać lekcje, gdy ich nie będzie, a ja wolałem grać przez 2 godziny na konsoli. Gdy wrócili, myślałem, że będą wkurzeni, że zamiast zająć się swoimi obowiązkami, ja po prostu grałem. Jednak tak nie było. Nie byli źli, a na ich twarzach widoczny był ukryty smutek i zakłopotanie. Taki sam wyraz twarzy mieli, gdy mój dziadek nagle zmarł. Usiedli ze mną w salonie i zapytali mnie, jak dobrze znałem Kevina. Powiedziałem im, że nie za dobrze. Co prawda mieliśmy razem lekcję hiszpańskiego, ale nigdy nawet nie rozmawialiśmy. W końcu zaczęli zadawać mi masę dziwnych pytań. Czy kiedykolwiek mu dokuczałem? Czy mógł być na mnie zły? Czy go lubiłem? W końcu poprosiłem ich, aby po prostu powiedzieli mi, co tam się naprawdę stało i przestali traktować mnie jak dziecko. Byłem gotowy usłyszeć coś w stylu, że Kevin odebrał sobie życie. Niestety okazało się, że wcale nie byłem gotowy poznać prawdy. Kevin nie odebrał sobie życia. Przypadkowo wywołał wybuch podczas konstruowania bomby. Budował model testowy, jednak coś poszło nie tak i doszło do wybuchu, w którym, jak się okazało, Kevin zginął, a pożar był jedynie jego następstwem. Początkowo śledczy myśleli, że Kevin był piromanem i podczas zabawy ogniem przez przypadek wywołał pożar w garażu, jednak dopiero dalsze śledztwo wykazało, co tak naprawdę się stało. Następnie śledczy próbowali ustalić jego motywy i przede wszystkim, co chciał z tą bombą zrobić. W końcu dotarli do jego pamiętnika, w którym wszystko dokładnie zapisywał. Kevin planował podłożyć bombę w kościele i zdetonować ją w niedzielny poranek podczas mszy. Policja nie chciała zdradzać innych rzeczy, które znaleźli w jego pamiętniku, a były niezwiązane z tą sprawą. Chodzą jednak plotki, że było tam dużo okrutnych wpisów, a jeden z nich nawiązywał do kolumbijskiej masakry, która wydarzyła się rok wcześniej. Pod koniec naszej rozmowy mama zaczęła płakać, a tata cały się trząsł. Nigdy ich takich nie widziałem. Ten dzieciak chciał zamordować dosłownie całe nasze miasteczko. Gdyby wysadził bombę w nadchodzący dzień weterana, zabiłby dosłownie 90% mieszkańców naszego miasteczka. Wszystkich za jednym zamachem. Nie było wiadome, dlaczego chciał to zrobić. Nikt go nigdy nie gnębił. Nie miał też wcale trudnego dzieciństwa. Był zwykłym chłopakiem, który okazał się być szaleńcem. Jestem wdzięczny losowi, że Kevin nie okazał się być bardziej inteligentnym. Kto wie, czy gdyby poświęcił więcej czasu na naukę i włożył w to więcej precyzji, to ta historia nie skończyłaby się jeszcze bardziej tragicznie. Mam na imię Marek i mieszkam w niewielkiej miejscowości. To wydarzyło się, gdy chodziłem jeszcze do 6. klasy. Byłem wtedy w szkole, na przerwie obiadowej, z 2 moimi kumplami. Do następnej lekcji zostało nam jeszcze trochę czasu, dlatego postanowiliśmy wejść na dach budynku szkoły. Obok znajdował się inny budynek, również należący do szkoły, jednak nie został jeszcze oddany do użytku. Byliśmy na wysokości 4. piętra i napawaliśmy się widokami. Rozmawialiśmy i cieszyliśmy się świeżym powietrzem. Po jakimś czasie zadzwonił dzwonek i musieliśmy zbierać się na lekcję. Gdy już miałem pójść, nagle zauważyłem chłopaka biegającego po jednej z klas nowo wybudowanego budynku. Wyglądał na młodszego od nas, strzelałem, że chodził do 3. klasy. Zastanawiałem się, co on tam robi, w końcu nie można było tam wchodzić. W ogóle jak on się tam dostał? Przecież wszystkie wejścia były zamknięte i pilnowane. Obserwowałem go z zakłopotaniem jeszcze przez chwilę i nigdy nie przewidziałbym tego, co się po chwili wydarzyło. Chłopak wbiegł z pełnym impetem w ścianę, jednak zamiast w nią uderzyć, ten po prostu zniknął. Nie wierzyłem własnym oczom. Dopiero wołanie przyjaciół trochę mnie otrzeźwiło.
Przez parę następnych dni nie mogłem przestać o tym myśleć. Po paru tygodniach zaczęły do mnie dochodzić plotki o rzekomym chłopaku, którego ochrona widzi każdej nocy, przechadzającego się po budynkach naszej szkoły. Gdy tylko o tym usłyszałem, natychmiast przypomniał mi się tamten uczeń. Próbowałem sobie jakoś to wytłumaczyć, jednak wiem, co widziałem i nie było mowy o pomyłce. Kim był ten chłopak i co robił w tamtym budynku? Był to duch, czy może zwykły żartowniś? To wydarzyło się, gdy miałam 16 lat. Marzyłam o nowym iPhone'ie, po tym jak mój brat zniszczył mój stary telefon. W głębi serca cieszyłam się z tego, bo miałam powód, aby kupić sobie najnowszy model. Kosztował on jednak prawie $1000 i nie było mowy o tym, aby rodzice mi go kupili. Postanowiłam więc pójść do pracy. Zostałam zatrudniona w markecie i zazwyczaj brałam późne zmiany. Mój współpracownik John był bardzo miłym gościem i dużo mi pomógł. Podczas jednej ze zmian moi rodzice byli na wyjeździe, co oznaczało, że musiałam wrócić do domu pieszo. Było późno, więc poprosiłam Johna o podwózkę. Powiedziałam mu, jak dojechać do mojego domu, jednak on mnie nie słuchał. Jechaliśmy kilkanaście minut, aż dotarliśmy do opuszczonej restauracji. Błagałam go, aby odwiózł mnie do domu, jednak ten chwycił mnie za ramię i zaciągnął do środka. Wewnątrz siedziała przywiązana do krzesła kobieta, która wyglądała, jakby nie spała od kilku dni. John posadził mnie na krześle obok i też przywiązał. Wtedy po raz pierwszy zauważyłam u niego tak dziwny wyraz twarzy. W tamtym momencie żałowałam, że mu zaufałam. Zamknął drzwi i poszedł do innego pomieszczenia. Na szczęście nie zakleił mi ust i mogłam rozmawiać z tą kobietą. Powiedziała mi, że John należy do grupy, która porywa kobiety, znęca się nad nimi, a następnie je zabija. Policji nigdy nie udało się ich złapać. Byłam tak przerażona, że nie mogłam pozbierać myśli. Wiedziałam jednak, że nie mogę się poddać i muszę zawalczyć o swoje życie. Udało mi się uwolnić, po czym pomogłam nieznajomej kobiecie. Próbowałyśmy wyjść po cichu, jednak po opuszczeniu restauracji widziałam, jak John nas obserwuje z uśmiechem na twarzy. Na szczęście zostawił kluczyki w aucie i mogłyśmy uciec jego samochodem. Zadzwoniłyśmy na policję, a następnie wskazałyśmy im opuszczoną restaurację. Niestety Johna już tam nie było. Po dziś dzień przechodzą mnie ciarki, gdy o tym myślę. Co by się stało, gdyby John przyłapał mnie na próbie ucieczki za wcześnie? Dziś mam 26 lat, a historia, o której wam opowiem, wydarzyła się, gdy miałam 19. Pojechałam na dni otwarte uczelni, do której chciałam się dostać, więc zatrzymałam się w hotelu w obcym mieście. Po rozpakowaniu swoich rzeczy poszłam na miasto coś zjeść. Wróciłam około 20 i zaczęłam przeglądać Instagrama. Nagle w moim pokoju rozbrzmiał alarm, a na monitorze pojawiła się informacja, aby wszyscy goście hotelu pozostali w swoich pokojach. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z czymś podobnym. Nie miałam nawet pojęcia, że hotele mają taką funkcję. Byłam lekko przestraszona, ale jednocześnie podekscytowana. Po chwili alarm ustał, jednak napis na ekranie wciąż był wyświetlany. Wiadomość o pozostaniu w pokojach wyświetlała się ciągle co około 20 sekund. Była 21:37 i przed pójściem spać postanowiłam pooglądać telewizję. Wyłączyłam światło w pokoju i oglądałam ją przez około pół godziny. Migające światło i w pętli wyświetlana ta sama wiadomość coraz bardziej mnie denerwowały. Chciałam zadzwonić na recepcję, aby dowiedzieć się, o co chodzi, jednak po chwili obsługa hotelu sama zadzwoniła do mnie. Miałam nadzieję, że wyjaśnią mi, jaki jest powód alarmu i kiedy przestanie migać, jednak zamiast tego ktoś zatroskanym głosem kazał mi się rozłączyć i wyjść z pokoju. Zdziwiona zapytałam, o co chodzi i po chwili dowiedziałam się, że ktoś jest ze mną w pokoju i muszę z niego jak najszybciej uciekać. Odłożyłam słuchawkę i zaczęłam się rozglądać. Bałam się, ale część mnie była zbyt ciekawa i chciałam przekonać się, czy ktoś rzeczywiście jest w moim pokoju. Zajrzałam pod łóżko i do łazienki, jednak nikogo tam nie było. Wtedy zwróciłam uwagę na szafę. Była to standardowa drewniana szafa z lekko odsuniętymi drzwiami. Wtedy przez niewielką szparę dojrzałam mężczyznę. Początkowo mnie sparaliżowało i nie wierzyłam w to, co widzę, jednak gdy mężczyzna zasunął szafę, zaczęłam uciekać. Po incydencie recepcja pokazała mi nagrania z kamer, na których podejrzany mężczyzna przechadzał się po hotelu.
Gdy podszedł pod moje drzwi, otworzył je kartą, którą jakimś cudem zdobył. Przerażona czekałam w recepcji, aż policja zajmie się włamywaczem. Był to zwykły mężczyzna około 30, o brązowych włosach. Gdy policja wyprowadzała go, ten natychmiast mnie rozpoznał i szyderczo się do mnie uśmiechnął. Przychodzą mnie ciarki, gdy myślę o tym, że ten psychopata obserwował mnie przez około godzinę. Boję się myśleć o tym, co by mi zrobił, gdybym poszła spać i w porę nie uciekła z pokoju. Miałem wtedy 13 lat. Dostałem nową konsolę i często spędzałem noce grając na niej. Było około 3 w nocy i padał mocny deszcz. Gdy zaczęło grzmieć, wyjrzałem przez okno. Wtedy dostrzegłem mężczyznę w kapturze, stojącego na wprost okna. Przestraszony pobiegłem do mamy, ale ta nie chciała mnie słuchać i kazała wracać do łóżka. Wróciłem do siebie i gdy ponownie wyjrzałem przez okno, mężczyzny już tam nie było. Rano wyszedłem do szkoły i jakoś w połowie drogi zorientowałem się, że ktoś za mną idzie. Odwróciłem się i wtedy zobaczyłem tego samego mężczyznę, który zeszłej nocy stał przed moim oknem. Nim się zorientowałem, mężczyzna złapał mnie za ramię i uderzył w brzuch. Ból był tak duży, że upadłem na ziemię. Mężczyzna miał na sobie kaptur i jego twarz była praktycznie niewidoczna. Z tego powodu, gdy przyjechała policja, nie potrafiłem opisać sprawcy. Przez parę następnych dni myślałem o tym mężczyźnie. Miałem nadzieję, że to był ostatni raz, gdy go spotkałem, jednak było inaczej. Pewnego dnia siedziałem w swoim pokoju i oglądałem telewizję. Nagle dostałem wiadomość o treści „Obserwuję cię”. Przez krótki czas zastanawiałem się, kto mógłby mi to wysłać. Nie chciałem o tym mówić mamie. Wiedziałem, żeby ją to niepotrzebnie zestresowało, a i tak miała wyjątkowo dużo roboty przy moim młodszym bracie. Później, tego samego dnia, siedziałem w salonie z moim młodszym bratem i oglądaliśmy telewizję. Była 21, kiedy nagle dostrzegłem kogoś za oknem. To był ten sam mężczyzna, jednak tym razem nie miał na sobie kaptura. Jego buzia była szeroko otwarta, a na twarzy miał dużą bliznę przechodzącą przez jego lewe oko. Krzyknąłem do mamy i dopiero gdy zobaczyła go na własne oczy, uwierzyła mi. Natychmiast pobiegła do drzwi, aby je zamknąć, jednak było już za późno. Chwycił moją mamę za szyję i przycisnął ją do ściany, unosząc do góry, aż straciła przytomność. Dzięki temu miałem przynajmniej czas, żeby ukryć swojego młodszego brata. Pobiegłem do kuchni i chwyciłem za nóż. Stanąłem przed mężczyzną z nożem w ręku, mając nadzieję, że ten ucieknie, jednak on tylko się zaśmiał. Sprawnie wyrwał mi nóż z ręki i zaczął spychać mnie do ściany. W tym czasie moja mama odzyskała przytomność i uderzyła mężczyznę w głowę wazonem. Szybko pobiegliśmy do jej sypialni i zamknęliśmy drzwi, aby następnie zadzwonić na policję. Gdy przyjechali na miejsce, mężczyzny już nie było. Niestety, nie było również mojego młodszego brata. Podaliśmy policji rysopis tego mężczyzny. Był wysoki i dobrze zbudowany. Miał blond włosy i niebieskie oczy. Na twarzy miał dużą bliznę przechodzącą przez jego lewe oko. Okazało się, że wiele innych osób zgłosiło mężczyznę o tym charakterystycznym rysopisie. Był poszukiwany za liczne napady i pobicia. Przez parę następnych tygodni policja szukała mojego brata, jednak bezskutecznie, aż w końcu porzucili tę sprawę. Nigdy więcej nie zobaczyłem brata. Nie mam pojęcia, czy w ogóle jeszcze żyje. Nie znaleziono nigdzie jego ciała. Wciąż mamy nadzieję, że pewnego dnia się odnajdzie, cały i zdrowy. Chciałabym opowiedzieć wam historię, która przydarzyła się moim rodzicom niedługo po moich narodzinach. Tę historię słyszałam wiele razy od swoich rodziców, wujków i dziadków. Przed ślubem moja mama była zwykłą, niewyróżniającą się niczym nauczycielką muzyki. Niedługo po moich narodzinach zaczęła zachowywać się bardzo dziwnie. Mieszkała z moim tatą w mieszkaniu moich dziadków, a jej rodziców i początkowo było wszystko w porządku. Jednak po jakimś czasie wydawała się być coraz bardziej nieobecna. Po prostu zachowywała się, jakby była w innym świecie i nie reagowała na żadne bodźce.
Potrafiła siedzieć godzinami i patrzeć się w jeden punkt. W końcu zaczęła cierpieć na bezsenność i dostawała ataków paniki. Później było tylko gorzej. Myślała, że każdy wokół niej chce ją skrzywdzić. Moja babcia próbowała ją uspokajać. Cała ta sytuacja niepokoiła wszystkich domowników i całą rodzinę. Gdy pewnego razu mój tata poszedł w nocy do toalety, spotkał mamę stojącą w korytarzu. Wyglądała jak posąg albo duch. Do dziś powtarza, że nie podobają mu się moje długie włosy, ponieważ wyglądam jak ona tamtej nocy. Parę dni później, gdy tata obudził się w środku nocy, dostrzegł stojącą nad nim mamę z bladą twarzą, pustym wzrokiem i żyletką w dłoni. Powtarzała w kółko dwa słowa: miłość zwycięży, miłość zwycięży. Po tym incydencie została zabrana do szpitala psychiatrycznego. Rzucała się wtedy jak dzikie zwierzę i trzech mężczyzn miało problem z utrzymaniem jej. Bez przerwy powtarzała te same słowa: miłość zwycięży. Po rozmowie z lekarzem mój tata dowiedział się, że mama była już kiedyś ich pacjentką. Ukrywała przed nim to, że choruje na schizofrenię. Po leczeniu, gdy mama wyszła ze szpitala, tata wręczył jej papiery rozwodowe. Od tego czasu mieszkam z tatą i dziadkami. Do dziś jednak mam kontakt z mamą i często się spotykamy. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, co zrobiła, jednak dziś ma się znacznie lepiej. Wciąż chodzi na terapię i przyjmuje leki. Ciągle pracuje jako nauczycielka, tyle że udziela wyłącznie prywatnych lekcji. Lekarze zapewniają mnie, że nie jest to dziedziczne i może wynikać z wielu czynników. Jednak czasem przeraża mnie fakt, że kiedyś mogę być taka jak ona. Pewnego dnia zostałam w domu z moimi starszymi braćmi. Moja mama była w pracy i zazwyczaj wracała dopiero po 20. Często więc większość popołudnia i wieczory spędzałam z braćmi. Miałam wtedy 7 lat, a moje bracia 13 i 14. Cieszyłam się, bo byli bardzo opiekuńczy. Mimo że minęło sporo czasu, pamiętam to wydarzenie bardzo dokładnie i nigdy o nim nie zapomnę. Do dziś śni mi się to po nocach. Wraz z braćmi jadłam kolację w kuchni, kiedy nagle do drzwi zadzwonił dzwonek. Pamiętajcie, że mama i dziadkowie kazali nam pod żadnym pozorem nie otwierać nikomu drzwi, powiedział młodszy z braci. Starszy jednak nic sobie z tego nie zrobił i podszedł do drzwi. Zanim otworzył je, wyjrzał przez okno i natychmiast kucnął. Wyglądał, jakby zobaczył ducha. Drugi brat również wyjrzał przez okno i natychmiast zasłonił zasłony. Co się dzieje? Zapytałam. Jeden z braci poszedł do kuchni i wrócił z dużym nożem, po czym powiedział, żebym szybko przyniosła mu telefon. W drugiej ręce trzymał gaz pieprzowy. Dałam mu telefon i podeszłam do drzwi. Nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, po prostu je otworzyłam. Wtedy mój brat podniósł mnie i zaczął biec. Chwilę później uświadomiłam sobie, że ktoś do nas strzela. Na szczęście żaden pocisk nas nie trafił. Wszyscy uciekliśmy do sypialni rodziców i zamknęliśmy się od środka. Po chwili ktoś zaczął walić do drzwi. Zaczęłam płakać, a po chwili mężczyzna za drzwiami powiedział coś, czego nigdy nie zapomnę. Nie martw się, dziewczynko, ułożę cię do snu. Mój brat krzyknął, żeby wynosił się z naszego domu, a następnie wziął telefon i zadzwonił na policję. Ci przyjechali wyjątkowo szybko i udało im się aresztować włamywacza. Moja mama również wróciła wcześniej do domu, po tym jak dostała telefon od policji. Powiedziała, że zatrudni nam nianię. Okazało się, że mężczyzna był seryjnym mordercą i zamordował z zimną krwią co najmniej 10 dzieci. Za to, co zrobił, został skazany na karę śmierci. 13 lat później wraz z mamą i braćmi oglądaliśmy wiadomości. Mówili w nich o włamaniu do domu i zamordowaniu dwóch chłopców tam mieszkających. Nie był to co prawda ten sam morderca, jednak sam fakt tego, co przeżyliśmy, wyjątkowo poruszył nasze serca. Skąd biorą się tacy psychopaci? To wydarzyło się, gdy miałam 12 lat. Moi rodzice wyszli do restauracji, a po powrocie mieliśmy jechać do mojego wujka. Zostałam w domu ze swoją najlepszą przyjaciółką, Karen. Od zawsze świetnie się dogadywałyśmy. Tego dnia oglądałyśmy wspólnie filmy i grałyśmy na konsoli. W końcu zaczęłyśmy się nudzić i postanowiłyśmy pójść do opuszczonego domu nieopodal mnie. Krążyły plotki, że dom jest nawiedzony. Gdy weszłyśmy do środka, poczułam niepokój i natychmiast zaproponowałam, abyśmy stamtąd wyszły.
Karen jednak zdecydowanie odmówiła. Była zbyt ciekawa tego, co może się stać. Po chwili znalazłyśmy mapę leżącą na jednej z szafek. Ta wskazywała drogę na górę, a następnie do łazienki. Byłyśmy bardzo podekscytowane tym, co możemy tam znaleźć. Kierując się mapą, w jednym z pokoi dostrzegłyśmy leżące na podłodze dziecko. Po głowach krążyły nam pytania, jak ktoś mógł je tutaj zostawić same. Karen wzięła je na ręce, a po chwili znikąd wyskoczyła na nas kobieta. Chwyciła ją za rękę, zaczęła bić po twarzy, aż w końcu dźgnęła ją nożem w nogę 3 razy. Byłam przerażona i z desperacji podniosłam butelkę leżącą obok mnie, po czym rzuciłam nią w kobietę. Karen była ranna i rozpaczliwie płakała z bólu. Złapałam ją za ramię i próbowałyśmy uciec z tego domu, ale kobieta nagle mnie popchnęła i zraniła w głowę. Szybko udało mi się podnieść, wziąć Karen i wybiec z tego koszmarnego domu. Wbiegłyśmy do mojego domu i usiadłyśmy na kanapie. Gdy myślałyśmy, że to już koniec, kobieta rozbiła okno i weszła przez nie do środka. Podczas kolejnej ucieczki Karen wyjęła telefon i zadzwoniła na policję. Kobieta krzyczała, jak mogłaś dotknąć moje dziecko? Powtarzała w kółko to samo. Wtedy chwyciła nas za włosy i próbowała obalić na ziemię. Jednak Karen rzuciła w nią telefonem, a nam udało się uciec do mojego pokoju. Gdy policja przyjechała na miejsce, udało im się aresztować kobietę. Karen niestety wykroiła się, zanim przybyła pomoc. Nie mogłam znieść jej straty i ciężko było mi sobie z tym poradzić. 2 tygodnie później policja poinformowała nas, że w opuszczonym domu znaleźli rozczłonkowane ludzkie ciała. Byłam przerażona, jednak poczułam ulgę, że ta kobieta została zamknięta. Minęły 4 lata i od tego czasu nic się już złego nie wydarzyło. Mam na imię Sofia i ta historia przydarzyła mi się dokładnie 12 marca 2019 roku. Tego dnia wybrałam się do parku ze swoją przyjaciółką Sean, która miała wtedy urodziny. Czekałyśmy na 2 nasze pozostałe przyjaciółki, Drew i Chloe. Po około 30 minutach czekania w końcu się pojawiły, przynosząc ze sobą przekąski. Planowałyśmy zrobić piknik, a ten park był do tego idealny. Zjadłyśmy, wypiłyśmy parę piw, pograłyśmy w planszówki i zwyczajnie ze sobą rozmawiałyśmy. Powoli robiło się ciemno. Chloe sprawdziła godzinę i była dokładnie 18:39. Postanowiłyśmy pozbierać śmieci i wrócić do domu. Dom każdej z nas jest położony obok siebie, dlatego znamy się praktycznie od niemowlaka. Szłyśmy przez główną ulicę naszego osiedla, kiedy nagle po drugiej stronie ulicy dostrzegłam kobietę z czarnymi włosami ubraną w białą sukienkę. Mimo odległości zauważyłam na jej ciele liczne blizny. Gdy wskazałam palcem na kobietę, Sean powiedziała niepewnie, może potrzebuje pomocy. Olać to, jest już późno, odpowiedziała Drew. Drew ma rację, chodźmy dalej, powiedziała Chloe. Ale co jeśli naprawdę potrzebuje pomocy? Zapytałam zaniepokojona. Spojrzałam na kobietę, która wyglądała jakby coś jadła. Wspólnie z Sean zdecydowałyśmy się podejść do kobiety i zapytać, czy nie potrzebuje pomocy, podczas gdy Drew i Chloe przestraszone trzymały się za ręce. Gdy podeszłyśmy bliżej, poczułyśmy okropny smród unoszący się w powietrzu. Sean dotknęła kobiety i zapytała jej, czy wszystko w porządku. Kobieta nie odpowiedziała, a to, co wydarzyło się potem, przeraża mnie do dziś. Kobieta odwróciła się, a na jej twarzy dostrzegłyśmy ślad krwi, ciągnący się od czoła do podbródka. Wtedy zauważyłam leżące pod nią ciało dziewczyny z rozrzuconymi wnętrznościami. Ta wariatka dosłownie jadła jej wnętrności. Przerażona krzyknęłam, aż on chwyciła mnie za ramię i ciągnąc za sobą krzyczała, żebym biegła. Pozostałe 2 przyjaciółki początkowo nie wiedziały, o co chodzi, jednak gdy kobieta zaczęła biec za nami, Chloe zamurowało. Ledwo udało nam się zaciągnąć ją za sobą. Wszystkie zaczęłyśmy uciekać tak szybko, jak tylko potrafiłyśmy, ale ta psychopatka nie dawała za wygraną. Dotarłyśmy do domu Sean, która opowiedziała o wszystkim swoim rodzicom. Ci początkowo jej nie uwierzyli, jednak następnego dnia rodzice Chloe zadzwonili do nich i powiedzieli jej o wielkiej ranie na plecach swojej córki. To wyglądało tak, jakby jakiś niedźwiedź przejechał łapą jej po plecach. Zadzwoniliśmy na policję i powiedzieliśmy jej o wszystkim. W końcu znaleźli ciało jakiejś dziewczyny w jeziorze nieopodal, jednak autopsja wykazała, że dziewczyna po prostu utonęła i nie miała na sobie żadnych ran. Gdy powiedziałam o tym babci, ta opowiedziała mi historię o Marie Labo, legendę o kobiecie, która zjadła własne dzieci.
Ta historia wydarzyła się aż 10 lat temu, jednak za każdym razem, gdy o tym myślę, przechodzą mnie ciarki. Były wakacje 2012 roku i spędzałem je u swoich dziadków na wsi. Miałem tam sąsiadkę o imieniu Sam. Znaliśmy się praktycznie od zawsze i świetnie się dogadywaliśmy. Obok domu mieliśmy dużą łąkę, na której zwykle się bawiliśmy. Większość tego dnia graliśmy w tenisa, a gdy się zmęczyliśmy, poszliśmy do sklepu po kole. Najbliższy sklep był kawałek drogi od nas, na wzgórzu. Schodząc z niego, mijaliśmy dwa domy, między którymi była wąska ścieżka. Rodzice zabronili nam tam chodzić, jednak mając 12 lat, nie myśleliśmy o tym, co mówią nam dorośli. Ścieżka robiła się coraz bardziej stroma, aż w końcu zaczęliśmy się z niej ześlizgiwać. Na dole trafiliśmy na pole, na którym były dwa małe stawy, z których strasznie cuchnęło. Dalej zobaczyliśmy zniszczony i prawdopodobnie opuszczony budynek. Byliśmy ciekawscy i nie zastanawialiśmy się, co może się stać, więc po prostu do niego poszliśmy. Budynek okazał się być opuszczoną fabryką. Wszędzie wokół leżały wielkie, metalowe beczki. Na ziemi rozlana była jakaś jasno-błękitna ciecz, w której leżały martwe żaby. W końcu dotarliśmy do schodów prowadzących na górę. Wszędzie była pleśń, więc staraliśmy się niczego nie dotykać. Na górze znaleźliśmy porozrzucane ubrania. Sam spojrzała na zegarek i powiedziała, że jest już po 18:00 i zaraz musimy być w domu. Gdy już miałem schodzić na dół, Sam chwyciła mnie za ramię i kazała być cicho. Wskazała palcem za okno, a to, co zobaczyłem, przepełniło mnie strachem. Przed budynkiem stał mężczyzna wpatrujący się w niebo. Słońce zaczęło zachodzić, a w jego dłoni dostrzegliśmy jakiś przedmiot. Chwilę nam zajęło, aby dojść do tego, że to jakiś miecz, przypominający najbardziej katanę. Sam szepnęła do mnie zbyt głośno, przez co mężczyzna nas dostrzegł, a wtedy na jego twarzy zobaczyliśmy ślady krwi. Po chwili wpatrywania się w nas, na jego twarzy pojawił się uśmiech. Jego miecz również był pokryty krwią. Mężczyzna spojrzał na chwilę na ziemię, a następnie znów na nas. Tyle, że tym razem na jego twarzy widoczny był gniew. Nagle zaczął biec w naszą stronę. Nie wiedzieliśmy, co robić. Nie było innej opcji. Sam krzyknęła skacz, a po chwili znaleźliśmy się na dole, w tej obrzydliwej cieczy. Mężczyzna wybiegł z budynku i biegł w naszą stronę. Jego szyja była nienaturalnie wykrzywiona. Adrenalina skoczyła w nas na najwyższy poziom i zaczęliśmy biec. W końcu dobiegliśmy do wzniesienia, po którym zaczęliśmy się wspinać. Sam była wolniejsza ode mnie, przez co mężczyzna zaczął ją doganiać. Krzyczałem najgłośniej jak mogłem, błagając o pomoc, jednak nikt nas nie słyszał. W końcu dobiegliśmy do terenu zabudowanego, a ludzie dostrzegli na ulicy dwójkę dzieciaków, uciekających przed jakimś psychopatą z mieczem. Wtedy jakiś mężczyzna na rowerze wjechał w niego z pełną prędkością, powalając go na ziemię. Po chwili inny mężczyzna stanął przed nami i wycelował w niego z broni. Wtedy psychopata zaczął uciekać. Ludzie zadzwonili na policję, która po chwili przyjechała na miejsce z naszymi dziadkami. Niestety policji nie udało się go znaleźć, a w fabryce nie było po nim śladu. Ciężko mi myśleć o tym, co by się stało, gdybyśmy wtedy nie wyskoczyli, lub co gorsza, połamali sobie coś i nie mogli stamtąd uciec. To wydarzyło się pewnej letniej nocy. Jestem osobą, która lubi mieć trochę czasu dla siebie. Była godzina druga, a ja siedziałam przed domem patrząc gwiazdy i ciesząc się lekkimi powiewami wiatru. Nagle mój telefon zawibrował. Dostałam wiadomość od swojego kuzyna, który zapytał mnie, czemu nie śpię o tej porze. Zignorowałam to, bo nie chciałam, żeby ktoś psuł mi tego czasu relaksu. Odkładając telefon, zauważyłam dziewczynkę stojącą przed domem moich sąsiadów. Wyglądała na 7, może 8 lat. Miała długie, rude włosy związane w dwa warkocze. Miała na sobie białą sukienkę w czarne kropki sięgającą jej do kolan. Była ubrana tak, jakby szła na jakieś przyjęcie lub wesele. Wyglądała bardzo niewinnie. Wpatrywała się we mnie, a ja w nią przez jakieś 30 sekund. Nie drgnęła nawet na moment, kiedy nagle z moich pleców usłyszałam pukanie. Przecież wszyscy w moim domu spali, pomyślałam. Spojrzałam za siebie, ale nikogo nie zobaczyłam.
Gdy odwróciłam się z powrotem i chciałam spojrzeć na dziewczynkę, jej już tam nie było. Przestraszyłam się i weszłam do środka. Parę dni później wystawiałam na sprzedaż parę niepotrzebnych mi rzeczy. Jedną z nich była lalka, którą bawiłam się w dzieciństwie. Wszystkie te rzeczy położyłam na szafce obok łóżka, żeby nie musieć ich później szukać. Gdy położyłam się spać, zorientowałam się, że lalka patrzy się w moim kierunku. Czułam się z tym niekomfortowo i po prostu obróciłam jej głowę w inną stronę. Gdy obudziłam się rano, zauważyłam, że lalka znów patrzy się wprost na mnie. Tym razem czułam na sobie jej wzrok. Obróciłam całą lalkę do ściany i wyszłam z pokoju. Przez resztę dnia czułam się, jakbym była przez kogoś obserwowana. W końcu miałam tego dość i wiedziałam, że coś tu nie gra. Usiadłam więc na łóżku i chciałam porozmawiać z tym czymś. Wiedziałam, że dziewczynka, którą widziałam parę dni temu, jest jakoś powiązana z tą lalką. Usiadłam w pustym pokoju i zapytałam: hej, jesteś tą dziewczynką z tamtej nocy? Nic się nie zadziało, więc zadałam inne pytanie. Podoba ci się moja lalka? Chcesz, abym jej nie sprzedawała? Ponownie nic się nie stało. Nie wiedząc, co więcej powiedzieć, siedziałam tak przez dłuższą chwilę. Po około 5 minutach dostrzegłam, że bluzka powieszona w mojej szafie się rusza. Miałam zamknięte okno i na pewno nie był to przeciąg. Lekko zdenerwowana zapytałam: o to chodzi? Chcesz, żebym zajrzała do szafy? Wtedy bluzka przestała się ruszać. Już miałam wstać i podejść do szafy, kiedy nagle poczułam czyjś dotyk na swoich plecach. Po całym ciele przeszły mnie ciarki i zerwałam się z łóżka. Spojrzałam za siebie, jednak nikogo tam nie było. Coraz bardziej robiłam się sfrustrowana, ale i przestraszona. Cokolwiek to było, ewidentnie robiło sobie ze mnie żarty. Wtedy podniosłam głowę i krzyknęłam: wynoś się, nie jesteś tu mile widziana. To okropne uczucie bycia obserwowaną nagle zniknęło. Wyszłam z pokoju i poszłam się z kimś spotkać, nie chciałam już być sama. Od tamtego momentu nic się nie wydarzyło. Zawsze kiedy ktoś mnie pyta, czy doświadczyłam czegoś paranormalnego, opowiadam mu tę historię, jednak prawie nikt mi w nią nie wierzy. Mam 25 lat, a ta historia przydarzyła mi się dokładnie 5 lat temu. Pewnego wieczoru jeździłem na swojej deskorolce po okolicy. Była godzina 19, a może 20. Było dość pochmurnie i zdarzało mi się przejeżdżać po błotnistych kałużach, którymi ubrudziłem sobie buty. Zdecydowałem, że trochę je przepłuczę. Robiłem to na jednym z parkingów, obok samochodu, w którym nikogo nie było. Początkowo nie zwróciłem nawet na niego uwagi, jednak po chwili usłyszałem, jak ktoś rusza moją deskę. Odwróciłem się i dostrzegłem dwóch mężczyzn grzebiących coś przy jej kółkach. Byłem wkurzony, więc krzyknąłem do nich, co robią z moją deską, a oni spojrzeli na mnie i momentalnie uciekli. Byłem lekko przestraszony, więc wziąłem deskę i wróciłem do domu. Nie uważałem tego za nic wielkiego, więc nawet nie powiedziałem o tym swoim rodzicom. Pomyślałem, że jakieś drobne złodziejaszki po prostu chciały ukraść mi deskę. Reszta dnia była zwyczajna, zjadłem kolację i położyłem się do łóżka. W środku nocy nagle obudził mnie dźwięk tłuczonego szkła. Zerwałem się z łóżka i chwyciłem swój kij baseballowy. Gdy wszedłem do salonu, zauważyłem tego samego mężczyznę, który parę godzin wcześniej grzebał przy mojej desce. Nagle dostrzegłem, jak wyciąga coś z kieszeni swojego płaszcza. Co do cholery robisz w moim domu? Zaraz zadzwonię na policję, wykrzyczałem. Wtedy ten odpowiedział spokojnie: uwierz mi, nie chcesz tego robić, mam nóż. Uciekłem na górę, zamknąłem drzwi i zadzwoniłem na policję, która zjawiła się po zaledwie 3 minutach. Po aresztowaniu włamywacza, jeden z policjantów podszedł do mnie i zapytał, czy wszystko w porządku. Powiedział, że włamywacz czekał przed moim pokojem z nożem w ręku. A kiedy go aresztowali, przyznał się, że przyczepił do mojej deski nadajnik GPS i planował sprzedać moje organy w Dark Webie. Na szczęście trafił do więzienia na długie lata, jednak wciąż boję się myśleć o tym, jak tragicznie mogło się to dla mnie skończyć. Mam na imię Ren, a ta historia przytrafiła mi się parę lat temu, gdy byłam jeszcze studentką. Pewnej soboty wraz z dwoma przyjaciółkami, Carly i Jenny, zorganizowałyśmy nocowanie w domu jednej z nich. Byłam u niej około 18. W tym samym czasie przed domem Carly spotkałam Jenny, a po chwili podjechał dostawca pizzy, którą zamówiła.
Jadłyśmy, rozmawiałyśmy i przyglądałyśmy Instagrama. Była 19, kiedy Carly zaproponowała, żebyśmy weszły do basenu. Chętnie się na to zgodziłyśmy, po czym przebrałyśmy się w stroje kąpielowe. Carly miała podświetlany basen, w którym można było zmieniać kolory. Woda sięgała nam do klatki piersiowej. Siedziałyśmy w wodzie i świetnie spędzałyśmy czas. Basen był ustawiony na automatyczną zmianę kolorów. Głównymi kolorami był pomarańcz, róż i fiolet. Nagle kolor niespodziewanie zmienił się na czerwony, a ja odruchowo spojrzałam na ogrodzenie. To, co zobaczyłam, wywołało ciarki na całym moim ciele. Zza ogrodzenia wystawała głowa, u której widziałam tylko szeroko wpatrujące się w nas żółte oczy. Jenny i Carly nie zauważyły tego, były zbyt zajęte rozmową. Pomyślałam, że coś może mi się przewidziało i nie chciałam martwić tym dziewczyn. Wyszłyśmy z basenu, stanęłyśmy przed domem i wycierałyśmy się ręcznikami. W końcu nie mogłam tego dłużej w sobie trzymać i powiedziałam im o głowie z żółtymi oczami. Zaśmiały się i kazały mi przestać próbować je przestraszyć. Lekko mnie to zirytowało, ale nawet nie próbowałam ich za bardzo do tego przekonywać. Przebrałyśmy się i wróciłyśmy do pokoju Carly. Położyłyśmy się na łóżku i włączyłyśmy film. Po chwili musiałam skorzystać z toalety, więc wyszłam z pokoju. Nie wiedziałam, gdzie jest łazienka, więc krążyłam po piętrze, szukając właściwego pomieszczenia. Przechodziłam przez korytarz, na którym było otwarte okno. Gdy przez nie spojrzałam, dostrzegłam wpatrujące się we mnie dokładnie te same żółte oczy, co wcześniej. Przerażona wróciłam do pokoju, udając, że nic się nie stało. Nawet nie próbowałam im mówić, bo wiedziałam, że mi nie uwierzą. Około północy wszystkie położyłyśmy się do spania. Śnił mi się koszmar z tymi przeklętymi oczami. Obudziłam się i nie mogłam już zasnąć. Nie dawało mi to spokoju, więc postanowiłam wyjść ponownie na korytarz. Spojrzałam przez to samo okno, lecz nikogo już tam nie było. Przestraszona wróciłam do pokoju i znowu próbowałam zasnąć. Położyłam się na ziemi z twarzą skierowaną na szafę Carly, a myśli o żółtych oczach nie dawały mi spokoju. Nagle przez szparę w drzwiach dostrzegłam coś dziwnego. Zauważyłam delikatny ruch, więc wstałam po cichu, nie chcąc obudzić dziewczyn. Otworzyłam szafę i wtedy wyskoczył z niej mężczyzna, który zachowywał się jak opętany. Miał brudne ubrania, zaniedbane włosy i jasne, żółte oczy. To jego widziałam wcześniej. Wtedy straciłam przytomność. Obudziłam się zdezorientowana w szpitalu. Obok mnie stała Jenny, więc zapytałam jej, co się stało. Powiedziała, że obudził je mój krzyk, a gdy wstały, zauważyłam mnie leżącą nieprzytomnie na ziemi. Natychmiast spytałam ją o mężczyznę, jednak ona powiedziała, że w pokoju byłyśmy tylko my. Badania nie wykazały żadnych nieprawidłowości, więc lekarze nie wiedzieli, czym była wywołana utrata przytomności. Do dziś nie wiem, co się wydarzyło i kim lub czym był ten mężczyzna. Urodziłam się w naprawdę wyjątkowo dużej rodzinie. Miałam ciotki i kuzynów na dosłownie każdym kontynencie. Od małego byłam bardzo towarzyskim i przy tym jednocześnie dość problematycznym dzieckiem. Często nie słuchałam się rodziców i robiłam głupie rzeczy. Pamiętam, jak pewnych wakacji pojechałam z rodzicami do ich rodzinnego miasteczka. Zawsze lubiłam bawić się na okolicznych farmach, nie tylko w dzień, ale również po nocach. Miałam dużo swobody, a gdy wracałam do domu zapłakana, rodzice nawet nie podnosili na mnie głosu. Miałam wtedy 7 lat i nie miałam w ich rodzinnym miasteczku zbyt wielu znajomych. Pewnego razu poznałam chłopaka o imieniu Matthew. Uwielbiałam spędzać z nim czas i był dla mnie praktycznie jak brat. Gdy opowiedziałam o nim swojej babci, ta wyglądała na lekko zaskoczoną. Zapytała, gdzie on mieszka, a ja powiedziałam, że po drugiej stronie wzgórza. W miasteczku była zabytkowa katedra i zawsze, gdy tylko słychać było z niej dzwony, Matthew zatykał uszy i kładł się na ziemi. Długo zastanawiałam się, dlaczego tak robi, ale szczerze mówiąc, bałam się go o to zapytać. Wakacje powoli się kończyły i za niecały tydzień miałam wracać do domu. Gdy powiedziałam mu, że wyjeżdżam, ten wstał i zaczął na mnie krzyczeć. Oszalałaś? Jak możesz mnie zostawić? W tamtym momencie trochę się go przestraszyłam. Zapytałam, o co mu chodzi, na co ten podniósł kamień i rzucił w okno opuszczonego domu, obok którego często się bawiliśmy. Wtedy dostrzegliśmy przechodzącą w oknie postać. Mimo naszej kłótni, chcąc zmienić trochę temat, zaproponowałam, abyśmy poszli do środka sprawdzić, kto to. Matthew się zgodził, bo w końcu oboje uwielbialiśmy przygody.
Otworzyliśmy wielkie, stare drewniane drzwi i weszliśmy do środka. Czuć było tam zupełnie inną atmosferę. Nigdy w życiu nie czułam się tak dziwnie, jakby niewidzialny ciężar osiadł na naszych barkach. Matthew wyglądał zupełnie normalnie, więc starałam się nie dać po sobie poznać, że coś jest nie tak. Pamiętam wszystko tak, jakby to było wczoraj. Matthew miał ręce w kieszeniach i pogwizdywał pod nosem. Ja miałam natomiast zaciśnięte pięści i ledwo mogłam oddychać ze strachu. Zamknęłam oczy i wzięłam głęboki oddech, chcąc się uspokoić. Gdy je otworzyłam, Mattiego już przy mnie nie było. Nagle znikąd rzuciła się na mnie przerażająca postać. Powaliła mnie na ziemię, a ja straciłam przytomność. Obudziłam się dopiero w swojej sypialni. Nikt się do mnie nie odzywał przez cały dzień, a ja bałam się, że nikt mi nie uwierzy w to, co się stało. Gdy po roku wróciłam na farmę, nigdzie nie mogłam znaleźć Mattiego. Myślałam o nim przez kolejne lata i bałam się, że już nigdy go nie zobaczę. Jednak po 5 latach ponownie go ujrzałam. Byłam z tego powodu przeszczęśliwa. Pewnego dnia usiedliśmy na schodach przed moim domem i zapytałam go, czy pamięta, jak kilka lat temu weszliśmy do opuszczonego domu przy farmie. Wziął łyk coli, po czym odpowiedział: pewnie, jak mógłbym zapomnieć. Zapytałam go ze łzami w oczach, co się wtedy ze mną stało, na co ten powiedział, że po prostu krzyknęłam, po czym zemdlałam. Po dłuższej ciszy w końcu przerwał milczenie, dodając: zupełnie jakbyś zobaczyła tego potwora. Skąd o nim wiesz? Zapytałam przestraszona, a to, co odpowiedział, przeraża mnie do teraz. Też go widziałem, widzę go zawsze, gdy słyszę dzwony z katedry. Zaczęłam płakać, nie mogąc w to uwierzyć. Po latach nasze rodziny się połączyły ze sprawą kuzynostwa, które wzięło ze sobą ślub. Mam na imię Sara, a to wydarzyło się w 2018 roku. Jechałam z tatą na szkolną imprezę z okazji Dnia Ojca. W drodze tata zauważył, że zapaliła mu się rezerwa paliwa, więc pojechaliśmy na stację. Tata poszedł zapłacić, a ja, czekając na niego w aucie, usłyszałam nagle pukanie do okna. Odwróciłam się i zobaczyłam kobietę, której twarz była cała pokryta krwią. Uśmiechała się do mnie szeroko. Kiedy tata wracał do auta, kobieta momentalnie zniknęła. Gdy tylko wsiadł, natychmiast opowiedziałam mu o tym, co się właśnie stało. Wyglądał na przestraszonego i po chwili odjechał. Później zapomniałam o tym i świetnie bawiliśmy się na imprezie. To, co wydarzyło się jakiś czas później, jest przerażające. Mój tata zmarł po tym, jak pojechał zatankować na tę samą stację, na której widziałam tamtą kobietę. Jego ciało zostało znalezione obok śmietnika i było całe we krwi. Sekcja zwłok wykazała, że zmarł z powodu przedawkowania. Dlaczego więc był cały we krwi? Nie mam pojęcia, co mogło się tam wydarzyć. Macie jakiś pomysł?